Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będziemy zmieniali dekorację w zasadzie kwiatową zarówno w sypialni, jak i w salonie. Dlatego, że moja szeflera, którą tu widzicie i na pewno niektórzy pamiętają, że ona była obcięta i nie miała absolutnie żadnych liści i tutaj w zasadzie w tej roślinie został tylko pień, no i on był taki mało estetyczny i dlatego z salonu postawiłam tutaj tą donicę w sypialni, no żeby nie była tak mocno eksponowana. Ona dosyć szybko się odrodziła, żebyśmy my się tak, słuchajcie, mogli wszyscy odmłodzić w takim tempie, jak odmłodziła się ta szeflera, bo jak widzicie, już naprawdę ma przepiękną koronę, ładnie tutaj już te liście rozrosły się na tym pniu, także wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. No i w związku z tym czas przyszedł, żeby tą szeflerę dać z powrotem tam do salonu. Ona oczywiście w salonie będzie stała tam, gdzie stała przez wiele lat i gdzie ja już wiem, że to miejsce się po prostu dobrze sprawdza. A chcę to zrobić teraz, jeszcze w trakcie lata, kiedy jeszcze jest dobre słońce i chcę, żeby ona po prostu przygotowała się i przyzwyczaiła się do tamtego miejsca w tamtym salonie. Także dzisiaj będziemy tutaj zmieniać. Co prawda powiem Wam szczerze, że ona mi dosyć fajnie się tu sprawdzała, bo mogłam sobie ładnie tutaj zaaranżować tą przestrzeń kwiatową, bo ja uwielbiam kwiaty również przez pryzmat właśnie tych dekoracji, że mogę tymi kwiatami pięknie udekorować sobie poszczególne pokoje czy miejsca w mieszkaniu. Zobaczcie, ja w tej chwili tą Ceropegię Woody, którą tutaj mam na półce, zawinęłam sobie o ten mój pień i on wygląda fajnie i w tej chwili no zabraknie mi tego pnia. Dnia szeflery mi zabraknie i zacznę tutaj wymyślać, jak to zrobić, jak zaaranżować te kwiaty, żeby również wyglądało to dosyć ładnie. Wpadłam na taki pomysł, że jeżeli mam tą półkę już, póki co ta półka jest taka, jaka jest, później będę chciała coś zmienić i wtedy tą Ceropegię Woody wezmę, tutaj muszę spokojnie tak sobie odplątać, i ją przewieszę przez tą półkę i na razie będzie, zobaczcie jaki mam sznur korali, pięknie wygląda, można mieć takie korale, dlatego pięknie się nazywa, że to jest takie sznur serc i rzeczywiście tak to wygląda. Także sobie dzisiaj będę zmieniała aranżację tutaj, no i oczywiście później będę kombinować, jak udekorować przestrzeń w salonie, żeby tam było też ładnie. A tutaj zrobi mi się troszeczkę luźniej, nie będzie tych kwiatów, tego kwiata. No i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Pięknie. Sobie teraz tak wezmę, tu przygotuję tak, na razie niech może tak będzie opadało tu. No jeszcze tak, słuchajcie, na razie robię to tak na gorąco, tutaj kwiaty mi się zahaczają. O i tak jeszcze może tu przesuniemy troszeczkę dalej. A tu zobaczcie, taka propos, jakbyś tak pokazał, jak ten asparagus tak się odwija, nie mam pojęcia, czy to, co ja mam robić z tym asparagusem, czy obcinać go, zobacz, co on tam robi, szaleje, ale tam listki też wypuszcza, więc może tak zostawię, no i dobrze. I tutaj zostawimy tak, wydaje mi się, że będzie ładnie ten sznur, a tak, o, i na razie niech będzie tak.
No a teraz za chwileczkę będziemy szeflerę na kółkach. Całe szczęście, że właśnie te stoi na takiej półeczce na kółkach, więc łatwo jest, mobilna taka szeflera i za chwilę będę, słuchajcie, za chwilę wezmę i przetransportuję do salonu. Moja szeflera jest już tutaj, stoi w salonie, ale chcę Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda w tej chwili ta kompozycja przy oknie. Tutaj stoi grubosz, dwa asplenia, Antiquum i Nidus, no i jeszcze tutaj mała Sansevieria, którą też bardzo lubię. To jest chyba ta Jake Pagoda, ale nie jestem pewna, bo kupiłam ją w markecie, ale fajnie, fajnie rośnie, także jestem bardzo zadowolona. O, i tak a propos, słuchajcie, jeszcze, bo zobaczyłam tutaj ten gadżet, a propos moich gadżetów do roślin, kupiłam w Ikei taki za 9,90 taki spryskiwacz do roślin i on tak, sprawdza się, bo rzeczywiście fajnie działa, prosta konstrukcja, taki fajny pojemniczek. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że mając podłogę drewnianą, mając tak blat drewniany, czy tak jak macie stół drewniany, czy obrus, no to trzeba się liczyć, że jeżeli psikniecie o tak o po prostu sobie, czy tak jak tutaj jest, czy to jest nawet okleina, czy coś, no to trzeba się liczyć z tym, że trzeba jednak od razu albo wytrzeć, albo no, tak bardzo, bardzo uważnie to spryskiwać. Więc ja w zasadzie biorę sobie roślinę, idę nad zlewozmywak i tam dopiero psikam, bo inaczej to, muszę Wam powiedzieć, no, można sobie po prostu parę rzeczy zniszczyć, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego ja oczywiście trzymam to tutaj pod ręką, ale jednak staram się używać zdecydowanie nad zlewozmywakiem, bo to nie ten. Także teraz w tej chwili będę no, starała się jak zrobić, żeby wkomponować moją szeflerę tutaj, żeby ona już się tutaj przyzwyczaiła. Ona, ta szeflera ma naprawdę już dużo lat, ona ma naprawdę ponad 20 lat na pewno. Tutaj zresztą widać, jak piękny jest, jeszcze Wam tu pokażę, przysunę Wam bliżej, żebyście tak osobno ją sobie zobaczyli teraz, jak ona wygląda. Ona jest trochę krzywa, ja się nawet zastanawiałam, czy ją przesadzać, czy nie, dlatego, żeby tu wyprostować ten pień. A z drugiej strony tak sobie myślę, że to naprawdę dosyć ciekawie wygląda, jak on jest taki krzywy. I ta szeflera, ona jak obetniecie, już tutaj zrobicie cięcie, to ona już nie rośnie w górę, oczywiście, tylko rosną w górę tutaj te odrosty, które są tutaj z liśćmi. Natomiast wtedy dopiero ten pień zaczyna się kształtować i naprawdę zaczyna być bardzo gruby, bo ja pamiętam, jak po prostu ja dostałam tą roślinę, to ona zupełnie inaczej wyglądała, pień był zupełnie inny, a w tej chwili jest naprawdę już taki kawał dobrego pnia. I teraz tutaj będziemy ustawiać. Zobaczcie sobie, teraz możecie ją obejrzeć z każdej strony, bo ja przypomnę Wam, że ja, jak ona stała tam w sypialni i ja ją, jak ona już tutaj te odrosty zaczynała mieć, to ja ją obracałam. Starałam się tak, żeby ona miała równy dostęp do światła. Szeflery najpiękniej naprawdę ja widziałam w centrach handlowych, gdzie mają te górne światła i wtedy te liście są duże, one pięknie się rozrastają równomiernie. No ja niestety tak nie mam, także będę musiała w tej chwili jakoś sobie tak tu ustawić tą kompozycję, tak tego kwiata pokazać, no żeby był jakoś mocno wyeksponowany.
No i zobaczymy. Za chwileczkę będę robiła sobie tutaj, zastanowię się, gdzie który kwiat przestawić. I to, co Wam wspominałam, chcę to zrobić teraz w środku lata, dlatego że jeszcze rośliny mają dobre światło, no i je trochę poprzestawiam. Wiele osób z Was w komentarzach pisało mi, że właśnie te rośliny tak. No, czy one nie są wrażliwe na to, że ja je tak często przestawiam? Ja wbrew pozorom ich często tak wcale nie przestawiam. Niemniej czasami słuchajcie, no, staram się zmienić ich położenie, dlatego że to, co mówiłam, latem one stoją gdzie indziej, zupełnie gdzie indziej stoją zimą. No i oczywiście tak samo, jeżeli jakąś rekonwalescencję przechodzą, to bardzo często daję jej do sypialni, a te takie już ładniejsze, spektakularne daję do salonu. No tak to już jest i póki co naprawdę nie mogę stwierdzić, żeby moim roślinom takie zmiany miejsca szkodziły, aczkolwiek zaznaczę, że wcale tak często tego nie robię. Nawet jeżeli czasami pokazuję Wam jakąś dekorację, to raczej nie zawsze ta roślina, którą ustawię w dekoracji, akurat tam zawsze jest. Natomiast no, staram się jednak zawsze dać im czas na jakąś aklimatyzację i tak dalej. W tej chwili na przykład piękną mam roślinę tutaj na stole. Zobaczcie, taką piękną kompozycję zrobiłam. O tak, postawię Ci tutaj, żebyś, o tak, poczekaj. O tak, z hedery w tym koszyku. I ponieważ ona się tak fajnie płasko rozrasta, to też ona stoi w tej chwili na stole. Jak długo na tym stole będzie stała? Nie wiem, dlatego że w którymś momencie te liście mogą się, te rozłogi mogą być tak długie, że ona się po prostu będzie za długa i nie sprawdzi na stole i wtedy będę myślała, co z nią dalej zrobić. No dobra, ale dosyć tego gadania, blablania. Będziemy ustawiać od nowa moją kompozycję i za chwilę Wam pokażę, jak to wyszło. Myślę, że tutaj moja praca dzisiaj się skończyła. Ja oczywiście, tak jak zawsze, wiecie, coś zrobię na gorąco, na zasadzie, żeby coś przenieść, zrobić, posprzątać, a później w trakcie, kiedy już siedzę, odpoczywam i patrzę tak zwanym zimnym okiem na jakąś dekorację, to wtedy najczęściej zdarza mi się również po prostu wziąć i przestawiać te
te wszystkie dekoracje po to, żeby wyglądały lepiej. Na dzisiaj tak jest. Ja aż zadyszkę dostałam. Słuchajcie, to na pewno słychać. Ale ja naprawdę to robię przy Was. Aczkolwiek zobaczcie, taka donica, przez to, że ona jest na tych kółkach, to ona wygląda naprawdę bardzo dobrze. I jest przez to mobilna, nie muszę się męczyć. Jedyne co, to schylam się i po prostu na kółkach przetaczam. Dlatego ja bardzo lubię tak jak tą donicę czy tą skrzynię, właśnie jeżeli rzeczy są mobilne, dlatego że łatwo jest wtedy utrzymać również czystość. Mam nadzieję, że podoba Wam się teraz moja szeflera. Wiem, że niektórzy za nią tęsknili w salonie. Wiem, że każdy mówił, że szkoda, bo tutaj był piękny, duży kwiat. Ale ona już na tym miejscu stała, tak jak mówiłam, i ona się tutaj doskonale czuje. I co jest dziwne, że nie przeszkadza jej również ten duży grzejnik, który tutaj jest. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ja jestem z tych, co to nie lubią otwartych grzejników, takich grzejących pełną parą, bo dla mnie jest wtedy za gorąco. Za gorąco, słuchajcie, dziewczyny w moim wieku wiedzą, o czym ja mówię, więc wtedy te rośliny rzeczywiście tutaj mają dobrze i tutaj im to nie przeszkadza. Co prawda, właśnie to, co Wam mówiłam odnośnie przestawiania, wtedy prawdopodobnie znowu asplenium zmieni miejsce i być może dla asplenium ten grzejnik będzie za mocno grzał, także wtedy będziemy zmieniać miejsce tam, gdzie będzie stało. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Posłuchajcie, na dzisiaj będę kończyć, bo jest piękny, upalny dzień, więc ja znowu będę gdzieś tam jechała albo nad jezioro, albo zobaczę, bo zawsze robię tak, że albo jadę nad wodę, albo wychodzę dopiero wieczorem, kiedy można spacerować i spokojnie oddychać. Trzymajcie się ciepło i oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i jeżeli byście chcieli wesprzeć mój kanał w jakikolwiek sposób, to zachęcam Was do postawienia mi wirtualnej kawy albo jest zakładka podziękuj pod filmem i wtedy możecie mi podziękować. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!